Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Korle i zapraszam do kolejnej części przygód w grze LEGO Gwiezdne Wojny. Nim jednak ruszymy za misją fabularną, wydaje mi się, że kolega coś tu przed nami ukrywa w kuchni. Ej kolego, my ci naprawimy ten sprzęt. Ale to nie miało tak działać. Dawaj kostkę, chyba że to trzeba jakoś z drugiej strony uruchomić. To będzie łatwe. Oby. Bo nie odpuścimy temu tak lekko. No cóż, coś zepsuliśmy, może musimy to odbudować i dzięki temu będzie to wszystko bardzo działać. Przepraszam, ale na nic się tu nie przyda. Nie przepraszaj, właśnie coś naprawiłeś, dzięki czemu my możemy pozyskać jakże istotny element. A, wybierz, a na X-a zmieniamy, dobra, też rozumiem. Gdzieś już coś podobnego mieliśmy, nawet nie wiem czy nie w poprzednich klockach LEGO. Ale, no, to mamy to. Wendy naprawiliśmy? Dobra, idź do pracy. My potrzebujemy tutaj klacka. To mogliśmy od razu to zrobić na dobrą sprawę. Kto mógł wiedzieć? Byśmy nie obsługiwali ich tu w tym barze. W każdym razie, jesteśmy gotowi, żeby ruszać dalej z misją. Chyba, że Wendy, masz coś do powiedzenia? Wendy? Nie, to nie. Myślę, że jeszcze tutaj wrócimy, a teraz cało naprzód sprawdzić informacje na temat planety Kamino w archiwach Jedi. Widać w lewym górnym rogu. To nie to, że taka pamięć absolutna tu się odpaliła. Nie wiem co jak działa. Chociaż, patrz, jakiś klocek jest pod nami. Znowu wydaje mi się, że te klocki pod nami tak tutaj mamy. No dobra, lecimy normalnie. A nie, będziemy schodzić na dół. Te klocki pod nami raczej są jakoś zablokowane, to nie jest takie proste, że zejść, zeskoczyć, już mamy kloce podniesione. A może jednak da radę, proszę bardzo. Aha, jakie urocze, misja ukończona, dobytek na dachu. No najlepsze jest to, że te misje to tak... O! O proszę, można się szybciej, po co my rozwijamy bieganie i męczymy stópki. Najlepsze jest to, że te misje no, robią się same czasem. No dobra, możemy schodzić. Co najlepsze, tutaj da radę nawet strzelać z tego blasterem, więc no... Sama radość z użycia, ale misja wzywa kolego. Czy tu mamy jakiś skrót, żeby się tam udać, czy... Nie mam odpowiednich umiejętności, niestety. Nie. Umiejętności nam niepotrzebne. Chcemy iść tylko na taksówkę. Trzeba na coś podrzucić? Sami się podrzucimy. Dziękuję za przejażdżkę. I za taksówkę. Jedź ostrożnie. Mała zmiana planu, bo do świątyni Jedi mieliśmy podlecieć. Ale to prawie po jednych pieniądzach wygląda tak samo. Jesteśmy na miejscu. No i teraz to się rozumie. Coś mi nie pasowało, że nas tam gdzieś wysadzili po drodze. Ale na szczęście to nie na żywo. Pewne rzeczy da się pominąć. Halo? Dzień dobry. Strasznie cicho tu jak na imprezownie Jedi. Co my tu dobrze, mamy? Dobrze, Alfor. Prześlij do terminala dane od Dexa. No bo my się do niczego tu raczej nie przydamy. No i widzę, że spodobało mu się. Ciekawe, czy każda klasa, powiedzmy, robotów w postaci będzie miała coś takiego do zaoferowania. Jakąś inną minigrę do przetestowania. Nie, to było ok. I teraz tutaj popraw. I jesteśmy w domu. To co, na misję? Dex twierdzi, że Kamino powinna być tu, ale jest tylko... pusta przestrzeń. Planetę mistrz Obi-Wan zgubił. Wstyd wielki. Tutaj nic nie ma. Grawitacyjna sylwetka pozostała. A? Dobrze bardzo. Do centrum grawitacji pola się udaj, a planetę znajdziesz. Ale mistrzu Yoda, kto usuwałby informacje z archiwów? To chyba niemożliwe, prawda? Jedi tylko pliki wymazać mógł. Kto jednak? I czemu? Trudniejsze to pytanie. Przemyśleć to muszę.
No pięknie, kolego, wymazałeś pliki? Wiem, że te posągi muszą być ustawione w odpowiedniej kolejności, ale ja to lubię je dopasowywać do obrazków. A, mowa tutaj o okolicy. Już widzę, ktoś tam byłby potrzebny, ale rozumiem, że ty nie możesz za naszego kolegę podejmować działań. Mamy tam coś... No to jeszcze nasz tutaj znajomy zrobi, tak? Albo i nie. Cyk, cyk, cyk. Wciśniesz się tam, jak już jesteśmy, czy... No niestety, aż tak dobrze to tu nie będzie. Dobra, to idziemy stąd. Przyznawać się, kto... A ty też jesteś od klocków. Ach, tu są te fotki. No tylko zakładam, że bez tego droida to na niewiele się tu zdamy w tym momencie. A chyba jeszcze nie mamy żadnego złotego droida. Więc zabierzmy się za misję, która nas do tego, jak się domyślam, przybliży. Klocki mogą poczekać. Ale my się tymi taksówkami tu nalatamy. Dobrze, że ktoś to przemyślał sprawę i coś takiego nam zaoferował. Trasa na drugą półkulę? Droid w gotowości? Panie, na jedną planetę, której jeszcze nie znamy. Albo północne lądowisko, może być i tak. Bezpiecznych podróży! Dzień dobry, rozumiem, że lecimy gdzieś dalej, tak to... Tylko mała przesiadka. Taksówki na coś z większym zasięgiem. O, i dodatkowymi możliwościami. My się już tu wspinaliśmy. Interesujące możliwości nam to daje. O! Nie! To dopiero wymyślne. Nie widzieliśmy tego wcześniej, ale... Kolejny klocek z nami. Lecimy. To gdzie jest ta planeta, której nie ma? Podróż. Okej. Okay. Przekonali nas. Przestrzeń Kamino. Tak. To powinien być właściwy układ. Rozglądaj się za naszą zaginioną planetą. Moment, moment. Zaginiona planeta jak zaginiona planeta, ale to wygląda jakby skrywało w sobie jakiś... Oj, nie za szybko. Jakiś ciekawy sekret. Czemu nie obrywa? Mamy centralnie w środek? Czy za daleko latamy, czy... Zaraz się dowiemy. A po prostu byliśmy za daleko. I co? Skrywa to, co potrzebowaliśmy? Poniekąd tak, chociaż inaczej sobie to wyobrażałem. Później jest jeszcze właśnie taki cel, jaki mieliśmy ostatnio. I się zastanawiałem, co to może być. Zobaczymy na miejscu. Może jakieś dodatkowe wyzwanie, albo cel, do którego tak naprawdę się zbliżamy. Planeta planetą, ale tu jeszcze coś mamy. Zniszczenie. No dobra, pokaż, jak to wygląda. Możemy spróbować wziąć udział w wyścigu. Tylko co, to jest prędkość... Tutaj mamy te cele zniszczyć, a niekoniecznie gdzieś się ścigać faktycznie, tak by się mogło wydawać. Dobra, coś tam tutaj się wyświetliło. Tylko 30 sekund na realizację wszystkich... Okej! Okay. Domyślam się już, na czym ta zabawa polega i w jaki sposób my mamy dorobić się do ewentualnego brązu. Tak, na złoto już nie liczę, ale... Brązik... Jak to może lepiej późno niż wcale, tak? Się odnaleźć. Znaleźć naszą drogę Jedi. Zostało coś jeszcze? A nie, mamy złoto! No i proszę bardzo. Ktoś to chyba stracił... pozycję lidera. A to tylko bohatera dostaliśmy za to. Nie, to już anuluj. Byliśmy, zrobiliśmy na maksa. Lepiej się nie da. Dobra. Lecimy tam. Wyląduj. A już było tak przyjemnie. Kolego, nie chcesz dołączyć do drużyny? No to zawsze z tymi swoimi to karty danych. O! Obiadu moc wzywa, ale
Może poczekać. Dzień dobry. Mistrz Jedi, oczekiwałem cię. A proszę, Lama Su we własnej osobie. Witaj. Po tylu latach zacząłem już myśleć, że się nie pojawisz. Oczekiwano mnie? Oczywiście. Przekaż swemu panu, że zamówienie zostanie ukończone w terminie. 200 tysięcy jednostek jest gotowych, kolejny milion już niedługo. Będzie dumny z armii, jaką mu budujemy. Armii? Tak, armii klonów. Z pewnością jednak chcesz osobiście przyjrzeć się jednostkom. Proszę, tędy. Kiedy mój pan kontaktował się w sprawie armii, mówił, dla kogo ona ma być? Oczywiście. Mistrz Sifo Dyas zamówił tę armię dla Republiki. Słucham? Mistrz Sifo Dyas? On został zabity niecałe 10 lat temu. O, przykro mi to słyszeć. Kto opłaci teraz całą armię? Tak. Ładny tu pajzel macie. Imponujące. O, miałem nadzieję, że takie będzie. Klony umieją kreatywnie myśleć. Zapewniam, że są znacznie lepsze od droidów. Jestem pewien, że nie o tobie mowa, Arfor. No właśnie. Te klony, ile mają lat? A tak, przyspieszamy ich wzrost. Inaczej wyhodowanie jednego trwałoby dziesiątki lat. Rozumiem. Są bezwarunkowo posłuszne i nie kwestionują rozkazów. Zmodyfikowaliśmy ich strukturę genetyczną, żeby były mniej niezależne niż dawca genów. A kto był tym dawcą genów? Łowca nagród imieniem Jango Fett. Łowca nagród? Bardzo chciałbym poznać tego Jango Fetta. A ja z radością zorganizuję spotkanie. Poza zapłatą, dodam, że niemałą, Fett zażądał tylko jednego. Niezmienionego klona samego siebie. Ciekawe, prawda? Niezmienionego? Wiernej kopii genetycznej. Żadnych zmian struktury, żeby był potulniejszy. Żadnego przyspieszania wzrostu. To zdecydowanie podejrzane, ale... Dobra. Widzę, że będziemy mieli za czym tu biegać. To na każdym kroku coś kusi. Jakieś piloty czy karty do wzięcia, szyby wentylacyjne do wyczyszczenia z klocków i innych takich. No. I ciekawe lamy do spotkania. Nie alpaki, tak? To tam lamy. Okej. Okay. Jest różnica. Fani to tych zwierzątek to się wręcz... obrażają. Nie, no muszę. Sorry. Idź tam dalej. Coś trzeba to robić. To pokój Jango. A, już. Chcesz się z nim spotkać? Nie. Chcemy kostki. Dobra. No wbijamy. Jango, witaj ponownie. To jest mistrz Jedi Obi-Wan Kenobi. Przybył sprawdzić twoje postępy. Twoje klony są imponujące. Musisz być z nich dumny. A? Kto cię do tego zatrudnił? To był mężczyzna imieniem Tyranus. Podoba ci się armia? Chciałbym już zobaczyć ją w akcji. Dziękuję za pomoc, Jango. Zawsze miło spotkać Jedi. Mam przeczucie, że ten łowca nagród to nasz poszukiwany zamachowiec. Gonimy go? A zatrzymaj! Jeśli nasze podejrzenia są słuszne, będzie chciał szybko uciec. Ruszajmy na najbliższe lądowisko. W ten sposób. Klocki. Wrócimy po was, bez obaw. Nie płaczcie. Patrz! Jedi! Boba, na pokład! Ja się tym zajmę. No dobra. To zobaczmy, co my możemy zrobić. No na pewno na dystans brać kolegę. Możemy też odbijać to jak... A! To znaczy, że... Mamy jakby atak z dwóch stron. I młodego, i ojca. Znaczy w sumie dawcę, nie wiem jak to nazwać. I stąd. Za późno. Ty, mały bip-bip, potrafisz coś?
Że nas tutaj wspomóc w tej nierównej walce? Teraz widzę, czemu jego chcieli sklonować. Czemu? Z nami jakoś nie za bardzo mu ta walka idzie. Ale widzę, że odbijamy jego własne strzały, więc jest całkiem nieźle. O, okej, odejdź stąd. Chyba, żebyśmy go tam wepchnęli jakoś. Mamy szansę. Jango Fett, jesteś na linii strzału. Ewidentnie nie chce współpracować. No nie, zdecydowanie. Nie mogą zyskać za dużej przewagi. W drogę! Refleks dany przez moc ma plusy, Arfor, ale nie traćmy czasu. Ruszajmy jego tropem. Ty, Arfor, ale nie potrafisz pływać. Uuu, Arfor. Niech ten trop poczeka. Dajmy mu trochę przewagi, no bo... Cię miał za prosto. Teraz tak, rozumiem, że no właśnie, w ten sposób zahaczymy. Przyjemne, spożyteczne, może tam wisieć. Ułatwimy ci zejście jeszcze. O, a nie, myślałem, że coś jeszcze niebieskiego z tego wypadło. No nic, rozumiem, że musimy naokoło przejść. Znaczy, to jest trochę kusząca opcja. No to co ci sprowadza na Kamino? Sporty wodne? Pogoda? Obserwacje Ive? A może nasza niezrównana, zaawansowana fabryka klonów? Założę się, że chodzi o Ive'y. Niebieskie klocki, niebieskie klocki. Macie ich całkiem sporo tutaj. Będąc przy nich. Halo? Wpuszczą nas do środka? Tam idzie wejść. Znaczy... No nie, fabularnie też nie mogliśmy tam się przemieszczać, więc zakładam, że po prostu w czasie gry swobodnej otworzą nam te wejścia. Tam tyle co cutscenkę mieliśmy, ale moment. To był ten pilot. A, dobra. Musi poczekać. No mówię, wszystko tutaj kusi, żeby tylko kliknąć, zobaczyć, pogadać, spojrzeć. Jeśli przybywasz sklonować siebie, kogoś bliskiego albo ukochane zwierzątko, to muszę cię przeprosić. Nie przyjmujemy zamówień. Sugeruję zamrozić istotę do sklonowania w karbonicie, póki nie zmniejszy nam się obłożenie. Ulubioną pizzę byśmy sobie... zamrozili w karbonicie na przyszłość. Da radę przez to przejść? Nie możemy tak tego normalnie? Mieczem? Rozciąć, przeciąć, przeskoczyć? O! To wygląda jakby... Aha. Nie mam odpowiednich umiejętności, niestety. Coś z ciebie za Jedi. A tu co robicie? Bardzo ważne jest, żeby nasze klony przejawiały ponadprzeciętną celność i umiejętność obsługi blasterów. Jeśli masz talent do strzelania, na pewno docenią jakiś pokaz na strzelnicy. I tu są pokazy? Wow! A! Jak nie poprawię swoich umiejętności strzeleckich, nigdy nie skończę szkoły klonów. Hej, ale tobie chyba blaster jest nieobcy. Pouczysz mnie trochę? Nie wiem, czy możemy jako my, ale jeżeli tak, to... A! Zobaczmy, jak to działa. Zawsze krocek. Gotowi? 3, 2, 1. Ognia! A blaster gdzie jest? Chyba, że to traktujemy jako blaster. Widzisz, tak się strzela blasterem. Ej! Dalej, dalej! Dasz radę trafić więcej! Zdecydowanie, taki jest plan, ale... Tylko, że nasz blaster ma ograniczony zasięg, nie ściągniemy ostatniego rzędu. O, mistrzowski pokaz! Cieszę się, że ci się podoba, ale niestety... A nie, czasem jak się postarać, to poleci gdzieś dalej. Przydałaby nam się postać, która pewnie strzela blasterem w tym miejscu, a nie... rzuca mieczem. To trochę inaczej się to prezentuje, ale no... Coś tam próbujemy zahaczyć. No nie jest lekko tak tam. Szkoda, bo ostatni rząd nam brakuje. Przede wszystkim tego to... Znaczy, misja... Trzeba zahaczyć, że nasz młodszy kolega nie potrafi czegoś więcej. No bo tym to my sobie możemy pomachać. Do 6000 dobić to by było nie lada wyzwanie. No, mistrzowski pokaz. Czekaj, pokaż co ty potrafisz. Żadnych dystansowych ataków? Pokaż.
No dobra, okazuje się, że no, nie mając blastera, ciężko zrobić misję na blaster. To nie przeciągając, pogadajmy jeszcze tu pobocznie. O ile wiem, żaden z naszych klonów nie potrafi używać mocy. Ale mimo to Lama Su zaprojektował próbę umiejętności mocy w naszej placówce. Bardzo chciałabym zobaczyć, na czym ona polega. Ale kusisz, diabole, diablica. Bo no o ile próba blasterów, to raczej nam nie pisana. Tak, próba mocy wydaje się być część, co moglibyśmy tu zrobić. Po wizycie Obi-Wana Kenobiego w naszej placówce opracowaliśmy próbę umiejętności. Teraz on i inni odwiedzający nas Jedi mogą prezentować swoje talenty. Dla celów badawczych, rzecz jasna, i dlatego, że moc jest bardzo fajna. Są dwa klucze. Jeden znajduje się w tym pomieszczeniu, a drugi w następnym. Musisz je zdobyć i umieścić w moim urządzeniu testowym. Ale że niby jest... w ten sposób. A nie możemy dotykać ścianek? Dobra, już widzę jak to... No to przyznam, że ta moc nie jest taka prosta do opanowania, ale... Mamy to. Udało ci się to naprawdę po mistrzowsku. Ha. Użytkownicy mocy są bardzo intrygujący. Możesz teraz umieścić drugi klucz? Mówisz, masz, to żaden problem dla takich jak my. Oj, skocz! Gorzej tylko, że tu jest to takie dość niebezpieczne urządzonko. Ale damy radę. Okej. I co z tobą jest nie tak? A możesz wyjść stamtąd? O! Moment, my mamy zahaczyć o każdą... A, dobra, mamy to nadusić. To już nie jest takie proste. Ale nauczyłem się korzystać. Dajesz jeszcze... Jakie 15 sekund? Co to jest 15 sekund? Damy radę? Najważniejsze, że się nie denerwować, nie? Panie? Moc Jedi? O! No, puść. W dobrym momencie puszczone. No już, Kenobi, stać cię na więcej. Tam głupot. Stać nas na ty. Ile tutaj zdziałaliśmy? Jesteśmy. Dobra, chodź tu, tylko nie wyrzuć tego w przepaść. I mamy to. Jak pokaz się podobał? Ej. Halo? No! Jakie urocze. Już myślałem, że nie dostaniemy tego. Gratulacje. Udało ci się ukończyć test. Pozwalam ci więc zabrać to ze sobą. Wy, Jedi, pożądacie takich artefaktów, prawda? Oj tak. Pożądamy bardzo, przyda nam się każdy. Ale dobra, wracamy na górę. Co mieliśmy zrobić, to zrobiliśmy nowe ulepszenia. Kuszą, ale... To są chyba ulepszenia Jedi, a my będziemy raczej celować póki co w te podstawowe ulepszenia, bo i na nie nie będzie łatwo zarobić, a przynajmniej będą przynosiły korzyści każdej z postaci, jaką tutaj wybierzemy. To co? Jeszcze szybki lot. Gdzie ty tu jesteś? Na Kamino? Na Kamino, może być, ale w przestrzeń. No i jesteśmy. Gdzie nam towarzystwo tylko uciekło? Tam mamy coś na niebiesko. Miast. Nie, to z miasta chyba to właśnie to przylecieliśmy. Czyżby to tu się kryły te dziwne podróże? Nie widzimy co prawda opisu misji. Coś dziwnego. Okej, bitwy kosmiczne. Nie wiem czy o to tutaj chodzi. Ale strasznie długo naładowało grę, więc może właśnie się zepsuły atak klonów, czy cała ta druga część. A może musimy wygrać tę bitwę tutaj? Wszystko okej z wami? A jeszcze o rakietach trzeba pamiętać. No ale dobra, w najgorszym wypadku czeka nas tutaj niespodziewana bitwa. Jeszcze tylko jedna rakieta i będziemy mieli to. Dobra, znaczy to coś warto zbierać chyba. Nie wiem po co jeszcze. Ale czuję, że mamy przewagę. No. Kolego.
No dobra, ale bitwy nas nie interesują. Zastanawia mnie... Co tam w takim razie jest tam? Nie, to jest ta misja, którą wykonaliśmy. Tam jest miasto. Gdzie w takim razie jest nasza misja brakujące części, bo... Tu mamy miasto. No i niestety chyba gra nam się zepsuła. Nie mam pojęcia, co zrobić, bo nie wiem, czy idzie aktywować całość od nowa. Pokonaj, podążaj za sygnałem nadajnika, żeby znaleźć. Ale ten sygnał... No niestety, okazuje się, że coś nam się chyba zbugowało i nie ładuje misji głównej. Mimo, że powinna być. Nie wiem, czy uda się wrócić do menu wyboru rozdziału, tak żeby od początku najwyżej zacząć drugą część, no bo jeżeli tego nie zrobimy, to nie ma tutaj żadnych takich pośrednich zapisów, które pozwalałyby nam wrócić do, załóżmy, poprzedniego odcinka i trzeba by było zaczynać wszystko na nowo. Na upartego da się, tylko że problem jest taki, że co jeżeli chwilę później taki problem z save'em znowu wyskoczy. Więc zobaczymy. W tym miejscu niespodziewanie musimy zrobić sobie koniec, ale widzimy się, mam nadzieję, niebawem w kolejnej części, gdzie już wszystko będzie działało. A tymczasem dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami Korle, trzymajcie się. Hej, hej.